Wiktor, co mówi satelita? W tej chwili milczy jak grób. Straciłem sygnał. Ej, wiecie co nie gubi sygnału? Papier. A więc tak, ta trasa poprowadzi nas prosto do wulkanu. Mogą być wyboje. To co, komu w drogę? Okej. Okay. Jaho, witam wszystkich. No dobra. Czego tu szukamy? No, na mapie widać zabudowania wokół wulkanu. Jakieś opuszczone placówki, wieże obserwacyjne. Wieże obserwacyjne? Avery był poszukiwany przez wszystkich. Żeby coś ukryć, musiał mieć posterunki zwiadowcze. Jedna z wież stoi wprost na wulkanie. I co, i tam jest skarb? Na to liczę. I sejuki z tej strony, gram dalej w Uncharted 4. Widzieliście, jak odpaliliśmy samochód, że mamy zatankowane do pełna? Widzieliście, że na tablicy jest napisane Elena do góry nogami? Ojo! Ale... Dom. Ciekawe, kto je tu usypał. Pewnie wskazuje drogę. Miej oczy szeroko otwarte. Tak, i to jest, moi drodzy, kopczyk, o którym będzie prawdopodobnie później mowa. I tak będę jeździć, jakbym pierwszy raz w życiu dostała kierownicę do ręki, ale ich jest tutaj do zebrania 16. 16. Wyobrażacie to sobie? Także... Ciekawe, czy można zjechać z klifu. Ciekawe, czy jest niewidzialna ściana. Uj. Nie ma niewidzialnej ściany. Jest skała. Nie ma powrotu. Okej. Okay. Niech im będzie i tak. Nią, po tym błocie tutaj. A myślałam, że widzę kolejny kopczyk. No cóż. 16 kopczyków, opcjonalne rozmowy, skarby. No, będzie ciekawie na tej mapie. Ona jest teoretycznie otwarta, tak? Tu się można wozić w kółko i tak dalej. No, jestem w szoku, że tu wyjechał. Widzę jakieś ruiny przed nami. To co, wysiądziemy do nich? Zaczekajcie tu, pójdę się rozejrzeć. Czekam, bo chłopaki często mają fajne rozmowy między sobą. Jak tam, Wiktor? Cały czas dużo podróżujesz? Staram się. Biorę takie fuchy, żebym nie musiał siedzieć przy komputerze. Wspominałem już Nathanowi. Jestem w szoku, ile branży przeniosło się do internetu. To pewnie daje sporo opcji na pozbycie się gorącego towaru. Jasne, tyle że ja wolę spotkania na żywo. Łatwiej wtedy człowieka rozgryźć. Ale nie zrobię tego, gadając z mistrzem antyków.ru na czacie. Tak, domyślam się. Mistrz antyków. No w sumie dobre to było. No, właściwie to tak. Okej. Okay. To gdzie się na górę się wchodziło? Tam, o, nawet go widać. Hop. Tadam. Tabakierka. Savasa. A też ma jakieś ptaszory narysowane? Nie, ona ma chyba bardziej kwiaty. A z drugiej strony nie ma nic. Jakby nie było. No dobra. Zwierzaki. Kopytne. A, nie ma nic ciekawego. O, biedny Nate. Myślałam, że zrobisz fikołka. No i? A, nic godnego uwagi. Dobra, jedźmy dalej. Uwaga. Zero komentarza na ten temat? O. A jakie są szanse na to, że wulkan wybuchnie, gdy się do niego zbliżymy? Zerowe. Jest wygasły. Zaufaj mi. To była pierwsza rzecz, którą sprawdziłem, jak się dowiedziałem, że tu lecimy. Drugą był tani wynajem jeepów.
Czekaj, Sally, czy ty właśnie się przyznałeś do tego, że coś zresearchowałeś? Młody, nie może być tak, że tylko ty się zawsze mądrzysz. Zresearchowałeś? Jednej sterty kamieni mniej! Technicznie rzecz biorąc, to kopczyk. Wiem, ale nie lubię wymawiać tego słowa. Brzmi dziwnie. Kopczyk, kopczyk. Serio, dziwne słowo. Kopczyk, kopczyk. No cóż, tutaj jest. To jest ten nasz otwarty świat. Ojojo. Przez otwarty świat oczywiście mam na myśli, że nie. Pojedziemy w lewo. No ten kurz. Pod kołami. Ło, fajnie poleciały ptaszory. O, ręczny mamy. Możemy błotem potentegować? Ach, nie da się wierzyć tak, jakbym chciała. Dobra. Pojedziemy tutaj. Rozglądajcie się za kopczukami. Idziecie ze mną? Za chwilę jestem. No dobra, udanych łowów. No kto by pomyślał? Można tu też wjechać, jakby co. Uj. Mhm. No, dawaj. Mam cię. Tum, 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 tum. Coś się tam błyszczy, ale czy to już jest skarb do podniesienia, czy jeszcze? Zaraz zobaczymy. Ucho, jak się tu podłoga zawaliła. Totalnie zgniło. To notatka. Mhm. No, można odwrócić tym razem. 2 czerwca 1702 roku. Kapitan Harrison, minęły 3 dni, od kiedy ty i twój regiment wyruszyliście ku wieżom, a nasze nadzieje, że uda wam się znaleźć i schwytać kapitana Avery'ego, ulotniły się równie szybko, co nasz prowiant. Odkrycie tej pirackiej kryjówki po latach płonnych poszukiwań podniosło morale ludzi, ale po 3 dniach gnieżdżenia się w tej zawilgoconej jaskini moi podkomendni zaczynają się bać i niecierpliwić. Nie chcę tu skonać z głodu, albo co gorsza wrócić do King's Bay z pustymi rękami. W związku z powyższym, wbrew twoim rozkazom, obrzasku zbieramy stąd tyle zapasów i uzbrojenia, ile będziemy w stanie unieść i wyruszymy ku wieżom. Tam, jeśli Bóg miłosierny pozwoli, pojmiemy Avery'ego i sprowadzimy go przed oblicze sprawiedliwości. Z Bożą opatrznością spotkamy się na miejscu. Kapitan Sherwood. 4. pieszy regiment pod dowództwem Kompanii Wschodnioindyjskiej. Widzieliście jeszcze, że tutaj jest inna notatka również. Poczekajcie, czy tutaj coś wcześniej? Tak. No właśnie. Nate zawsze robi notatki, tak jakby już tutaj jakiś czas byli. Smakuje tak samo jak w domu. Prawdziwa wołowina, jasne. Fast Burger serwuje warangę na Madagaskarze. Sally ją zamówił. Cięta wołowina na ryżu. Zadzwonić do Eleny. Okej. Okay. Tutaj w prawym dolnym rogu. Pin do karty telefonicznej. skreślone 02162510. 17 minut skreślone. Drugi pin 9 minut. Tutaj tam jest to jedzenie i różności. Madagaskar. Larger beer. To jakieś piwa się napił jakiegoś, które nie smakowało do końca jak w domu. Dalej. Tutaj przeczytamy te rzeczy. Tak, rachunek za wypożyczenie Jeepa. Jak jest napisane Jeep. O ja. Ubezpieczenie brak. No tak, opłata serwisowa, dodatkowy kierowca, podatek, dodatkowe akcesoria, wyciągarka. Mhm. Pakiet zawieszenia brak. Odbiór po godzinach brak. Suma. Mhm. Główny kierowca Wiktor, kierowca drugi Nate, kierowca trzeci Sam. Bezwartościowa moneta. Odrys monety. Zrobił sobie właśnie. Nathan ma taką fajną
tendencję do odrysowywania rzeczy. Najprostszy sposób na tak naprawdę robienie notatek z różnych rzeczy to takie odrysowanie. Naprawdę fajne. Ups. Lops. Lops. Wow, prawie ciasno. Czy tu przy okazji nie powinien gdzieś być skarb? O, rybyt. Rybyt, rybyt. Chyba, że jest tu jednak. Chyba, że rzeczywiście tutaj. Czekajcie, bo ja kojarzę, że tu był jednak skarb. Skarbie, gdzie ty jesteś? Może był tam ze skrzynką na górze. Tak jak mówiłam, kilka skarbów kojarzę. Uj, ciocio. To się nie doskoczył, no. A chyba nie miał doskoczyć. Dobra, jestem prawie pewna, że tutaj był gdzieś skarb. Muszę się dobrze rozejrzeć. Porozglądać. Halo? Na schodach może? W ruinach? Tutaj gdzieś? O, jak jasno. Coś go chyba ugryzło w ucho. Dobra, moment, bo wydawało mi się, że ja tutaj na pewno gdzieś znalazłam. Jak tu ładnie. Trochę się skąpiemy. Jakie mokre! Kurczę, może jednak tam coś było na górze. A, super. No jest! Wiedziałam, że tu coś było. Mam cię! Uhu. Skorodowany pistolet skałkowy. No, i teraz go mamy. Od razu lepiej. Jakieś herby, jakieś znaczki na pewno są wyżłobione. Elegancki. No, takie lądowanie ostatnim razem chciałam mieć. Ale ta woda tutaj wygląda genialnie na tej ziemi czerwonej. Sorry, Nate, nie widziałam na ściana. Za wodospadem jest jaskinia. Serio? Chcecie tam wjechać? To wjedźmy. Patrzcie, wygląda, że chcieli tu wjechać od początku. Może warto, może będzie tu jakaś konkretna rozmowa między nimi. Nie? No to trudno. Musimy poczekać też, aż Nate odpali samochód. Świetne. Co, woda? Mogłeś mnie uprzedzić. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz myłem się dwa razy jednego dnia. Nie, nie chcę wskazówek. Na razie pojeździmy tutaj. Poszukamy kopczyku. Właśnie. Postraszymy ptactwo, chciałam powiedzieć. Dobra, gdzieś tutaj były kopczyki, wiem o tym. Czy mi się kiedykolwiek udało znaleźć wszystkie 16? Bardzo możliwe. Z tym, że na... Ten most nie wygląda zbyt solidnie. O.
Tylko, że... O, jest. Na PlayStation 5 miałam zrestartowane osiągnięcia. Do pewnego momentu, tak jak mówię. Cholera, kolejny kopczyk! Sterta kamieni! Sorry, tak wiem, sterta kamieni. Dziękuję. To wygląda obiecująco. Po kamieniach. No dalej, dalej, skarbie. Jedziemy, jedziemy, jedziemy! Po kamieniach. Jestem. Patrz, co tu jest. Wiau. Popodziwiajmy przez chwilę te widoki. No zobaczcie to, no. Jak to wygląda genialnie. Pięknie. Jest i wulkan. Nie chcę skawzołówek. Podziwiam widoki. Dobra, młody, tylko nas nie zabij. Ej, nie jedź za szybko. Jedź środkiem. Tak, macie jeszcze jakieś dobre rady dla mnie? Ja! Spokojnie! Wszystko gra. Chryste, panie. Wyjedziemy tu, czy trzeba z drugiej strony? Wiesz, ktoś się sporo napracował przy układaniu tych kamieni. Zobacz, jak my tutaj musimy pracować, żeby się ich pozbyć. A, dobra, tu nie wyjedziemy już. Ej, pod górkę! Po kamieniach. No, to tutaj tak. To ten samochód wytrzasnął. A tam nie wyjedziemy. Mogę spróbować, ale nie po tym błocie. Trzeba tam po lewej, myślę. No nie, nie, nie! Tak, jeszcze raz. Po to są kamienie, moi drodzy. Wydaje mi się, że bieżnik w kołach... Musisz złapać przyczepność! No... No co ty nie powiesz? Tylko się nie skały! Damy radę, damy radę! Okej, okay, chyba zaczynam łapać. Jej. Proszę bardzo. Oczywiście, że wiemy jak. Tylko próbujemy innych ścieżek, a co? Zium! O, Jezu! Moje plery! Przeżyjesz? Przeżyjesz? Tu by się można ewentualnie... Pum, 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 pum. Szukamy jest, gdzie możemy wyjść. A umyjemy koła. Może być i tak. No tam kolejny na nas czeka. Kopczyk. Mogę? Patrzcie, ślady opon. Ktoś wtedy jechał. Lemury. Nate cofa jak ja. Łapa na fotel. A, patrzcie tam na wzgórzu. To chyba jakaś wieża. W końcu coś mamy. Poczekaj, powiedz mi tylko, czy nie ma gdzieś tutaj bliżej kolejnego kamienia? Z tamtej strony... Wiecie, nie chcę ich ominąć, a one są naprawdę... Skarby są tutaj raczej przy różnych ruinach. Ale jednak kamienie... Wiktor, o co się tak kłóciłeś z gościem z wypożyczalni? Twój brat się uparł, żebym wziął jeepa z wyciągarką. Wyciągarkę załatwiłeś, ale o dobrym zawieszeniu już nie pomyślałeś, okej? Okay. Ej, bo to ważne. Jedziemy w teren, może padać, możemy się zakopać. Nate był taki napalony, że facet podwoił cenę. Tak czy siak by podwoił. Założę się, że zjedziemy całą wyspę i ani razu nie użyjemy tego dziadostwa. Dobra, tutaj nie widzę żadnych kopczyków. Co nie znaczy, że nie możemy spróbować wyjechać nienaturalnie na kamień. O, nie dali. O. O. No trudno. Tędy się nie wyjeżdża jakby, co? Ups. Ale jaki ten samochód ma ten? Balans w ogóle zrobiony. Jakbyśmy tutaj nie wywracali tym autem na boki, i tak ląduje na kołach. No cóż. Dobra, trzymajcie się. Spokojnie. Tu jest.
To mogą być te kopczyki, które Korle w Asasynie ustawiał. Jest na to spora szansa. Uiii. Młody, tylko bez szaleństw. Tak. Dobrze. Pojedziemy delikatnie. Nathan, dlaczego Avery, Tew i inne szychy pirackiego świadka mieliby razem ukryć swoje skarby akurat tutaj, co? Kto wie, może chodziło o bezpieczeństwo? Brytyjczycy deptali im po piętach. Tak, może Avery pomógł im zniknąć. Facet ewidentnie miał smykałkę do ukrywania różnych rzeczy. To będzie ciekawy podjazd. Nie, ma kamienie, to w sumie bez problemu. Uwaga na plecy! I tutaj. No, jedź! I nie. Przynajmniej próbowałeś. Chodźmy przyjrzeć się tej wieży. Idę z tobą. Chodź, chodź. Trzeba się upewnić, że skarby i tak dalej. Jest w niezłym stanie jak na budowlę, która ma kilkaset lat. Tak, te ruiny z pewnością są z czasów Avery'ego. Żeby nam jakaś opcjonalna rozmowa nie uciekła. Tutaj nie. Oj, ty, no weź. Sam, zobacz. To symbol Christophera Condenta, kapitana Ognistego Smoka. Miał bazę wypadową na Madagaskarze w czasach Avery'ego. Może Avery najmował kapitanów, żeby dla niego szpiegowali? Nie, to bez sensu. Nie, niekoniecznie. Może każdy kapitan odpowiadał za jedną wieżę i obsadzał ją swoją załogą. Tak czy owak, to jeszcze nie ostatni punkt naszej wyprawy. Zobaczmy, co tam weszło do dzienniczka. Oprócz Avery'ego i Tew w sprawę zaangażowani są inni kapitanowie. Christopher Condent, okręt Fiery Dragon. Ognisty, ale taki nie fire, no fiery, może być fiery. Może być Fiery Dragon. Dobra. Do góry. Ups. No i sam tam kopię na dole. Belkę. Ja mam cię. Co my tu mamy? Mogolski flakon na proch z kości słoniowej. A. No, całkiem nieźle zrobiony. Trzeba mu przyznać. Oj. Oj. Tego nie było w planach. O, kora jest obdarta. Coś było owinięte wokół tego drzewa. Uwaga! Z górki na pazurki! Sam z nami nie jedzie. Jakiś komentarz? Tylko po to tutaj wyjeżdżam bez potrzeby. Dobra, to nie. Ej, a wiecie, że nasza fura ma wyciągarkę? O, naprawdę? Nie wiedziałem. Co chcesz z nią zrobić? A jeszcze nie wiem. A ja już wiem. Okej, okay, powinno być dobrze. Uwaga. Ciu! Pa! I fikołek. Dobrze się bawisz? Ale tu stromo! Jedziemy, chodź. Dobra, gotowi? Próbuj teraz. Zobaczmy. Spokojnie. Spokojnie. Aha! Widzisz, Sally? Opłacało się wziąć wyciągarkę.
Wjechaliśmy na górkę. Jeszcze na siebie nie zarobiła. Spokojnie, metoda małych kroczków. Dawaj. Ja tam wolę długie susy. Jak się zawinął. No dobra, tu chyba nie ma nigdzie nic do rozjechania. Tutaj chyba też nie, nie. Dobrze, to co, w górę? Ku górze! Wow. Nie wierzę, jaki widok. Wow, coś niesamowitego. Wyobraźcie sobie, jesteście bogatymi piratami i przyjeżdżacie sobie tutaj, wolni od ucisku państwa. Biedni, prześladowani piraci. Nie dali im spokojnie grabić i mordować. Nie, 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 to nie tak. Oni chcieli żyć jak wolni ludzie. Powiem wam, że wybrali sobie całkiem niezłe miejsce na ucieczkę przed społeczeństwem. Elegancko. Żebym tylko... Strasznie mi się dłuży droga na ten wulkan. Cierpliwości, Wiktorze, cierpliwości. Wiesz, jak ci piraci się tu dostali? Wypłynęli z Anglii, potem Brazylia, przez Atlantyk do południowej Afryki. Tam. Dotarli tu korzystając wyłącznie z papierowych map i obserwacji gwiazd. Ej, zbędny wykład. Służyłem w marynarce. Chodzi mi o to, że my mamy znacznie łatwiej. Może... Ale i tak tracimy dużo czasu. Dobra, na widoki chciałam popatrzeć. Tu jest jedna wieża, która nas interesuje. Tam daleko jest druga, widzicie ją? To są już trzy. I teraz pytanie, czy czwarta to jest ta, tam, co tak w oddali widać taki mini słupek? Może tak być, może tak być. W sumie nie wiem, czy chcę wjeżdżać, nawracać tam z tamtej strony, czy nie, wystarczy tu. Dobra, jeszcze tam chciałam podjechać do góry. To jest bardzo krytyczny moment, nie możemy pominąć tych kopczuków, bo będzie nam przykro. No nie zdziwiłabym się, gdyby był też gdzieś tutaj. Wolałabym chodzić na butach, no ale oni tu wszędzie jeżdżą. No, okej, złożyło się. Wiecie co, strasznie ten samochód taki obły w prowadzeniu. Nie jest źle, mogło być prościej. Jest chyba automat. Dobra, żebym ci ja nie zgubiła jakiegoś kopczyka. Wow, przejechaliśmy takie kółko, a nic na drodze nie było. Elegancko weszło. Dobra, o jest. I tu są znowu jakieś ruinki. Ej, rozjeżdżanie ich nie przynosi pecha, prawda? Nie sądzę, ale to trochę niegrzeczne. A tam troszkę. Choć, bo już widzę, że coś tu leży. Wyskoczę się tu rozejrzeć. Hej, widzisz tam coś? No. Zwój pergaminu. Okej, okay, a to już... Nie dadzą nam tego informacji, co tam w środku jest. Dobra. Jak się rozglądniemy tutaj. Ło, jaki tam widok genialny. Wow. W sumie nigdy nie myślałam o Madagaskarze, żeby wyglądał jak pustynia. Tam wyglądało tak przynajmniej. Hej, hej. Naprzód. To pojedziemy drogą. Tu chyba nie da się przejść na skróty? Nie. Trzeba tam przejechać jakimś mostem, dobra. Nie mogę wariować za bardzo, bo szukam kopczyków. Kopczyki. Właśnie, jak tu zjadę, to już nie wyjadę do góry. Muszę się upewnić, że tutaj żadnego nie ma. Chyba nie, nie wpadł mi w oko. Aż tak dużo czasu nie chciałabym na nie tracić. Chociaż znając życie, jeżeli uznam, że coś gdzieś powinno być, o widzę kolejne, a nie ma, to zrobię tak jak ostatnio, po prostu cięcia. Ciup. Do wody. Ta sterta kamieni miała żonę i dzieci.
Ciekawe, czy większość z nich ma taką, taki ten komentarz. To by było fajne. Dobra. Tam była jeszcze dziura jakaś. Nie wiem, czy tamtędy się jedzie, czy... Nie, tam się tylko wchodzi. Dobra, chodźcie, idziemy. No chodźcie ze mną, czemu chodzę za... Oj. Co my tu mamy? Widzisz coś? A? No coś, tu gdzieś musi być moment. Poszukamy. Może być do zestrzelenia. Uncharted lubi mieć też takie rzeczy do zestrzelenia. Ten kamień nam nie dadzą wyjść. A tu leży jak dno, po prostu. Przeładuj pewnie. Starożytny bożek płodności. Jakaś męska wersja. My znamy z poprzedniej jakąś żeńską, chociaż trudno powiedzieć. Nie, to jest chyba chociaż... Pozostawiam to do oceny wam. Ewentualnie. Dzięki. Dobra, spadamy stąd. Zbieramy skarby. Uwaga. Wow. Nie, skręć w drugą. Nie, no wiem jak się wchodzi na tym. A to znalezisko. O cholera, hamuj, hamuj! No, są tam. Co tam mamy? Kręcą się jacyś wojskowi. Ludzie na Dean? Dokładnie. Cholera jasna. A, wygląda, że znaleźli stary obóz kolonistów. Ale nie ten, tak? Tyle dobrego. A jakie są złe wieści? Że to jest jedyna droga do wulkanu. A, niech to szlak. Musimy ich zdjąć. Jakiś gry plan, Nate? Róbcie to, co ja. W lusterkach widzę rzeczy. Ciekawe, czy mogę ich rozjechać. Byłabym za schowaniem samochodu na jakiś czas. Co wy na to? Widzicie? Dobra, broń mamy jedną. Tam jest chyba snajper. Wow, tu jest jeszcze gość. Tego nie zauważyłam. Dobra, tu się na dole szlaje jeden, tu na górze. Podłączyliście dynamit? Jesteśmy gotowi. Czekamy tylko na sygnał od Nadine, żeby wysadzać. Dobra, nikogo tu nie ma. Skończmy to i chodźmy dalej. Ale mówię wam, bo budowniczy. Do kiedy mamy tu być? Aż ktoś wyda rozkaz. Jakieś wieści od pozostałych? Jeszcze nie. Może damy im znać, że jesteśmy gotowi. Kazali nam czekać, więc czekamy. Co za marnotrawstwo. No, studnia. Czekasz mi dowodzenie, a raz, dwa to wszystko zakończę. Ostatnio wysadziłeś prawie całą ulicę, więc chyba lepiej będzie, żeby tym razem dowodził ktoś inny. O, dynamit w drzwiach. Szybko pójdzie burt. Chętnie przekażę to na dzień. Dobra, chłopaki, chodźcie, bo chciałabym tu kogoś zdjąć po cichu. Kolega nie chce wejść w krzaki, a to nie, to wyjdziemy na górę. Zaraz. Coś wyjdzie. Znalazł mnie. A! Snajper, uważaj! Rąbane! Będzie ciekawie. Skubany, no. Prawo! Krzyżowy ogień. Granat leci! Nie wyjdziesz z tego cało! Naprawdę? Jeszcze...
jeszcze zobaczymy. Nie wyjdziesz z tego cały, naprawdę? No to jeszcze tak się z nimi nigdy nie goniłam. Snajper mnie tu nie powinien jako tak otrafić. Oni tam do kogoś jeszcze strzelają. Wow. Okej. Okej. Czekam na moment. Ej, zgubiliśmy go. Jak on mi tym laserem przez tę skałę tak świeci, no? Jest na pewno, że ja go stąd nie mogę trafić. Uj. Ale oni mnie tak. Nie ma tu nigdzie liści, do które można byłoby sobie tam się schować w nich. Widzę Saliego, widzę sama. Czy będę mogła stąd kogoś trafić? O, pozwolili mi go trafić stąd? Nie, stąd już nie. Jak to jest nieuczciwie zrobione? On mnie może, ja jego nie, no. Tam są ruiny, no, jakby w sumie dobiec do nich. I są krzaki, których szukałam. Szkoda mi trochę. A, odważny. No, wystarczyło znaleźć krzaki. Z tej strony żaden nie podchodzi. Juu. Na dole jest jeden na pewno. Więcej nie widzę. Poczekamy, może podejdzie. Potrzebujemy trochę amunicji, więc wiecie. Chodź tu. Chodź, chodź. A tak ładnie byśmy ich wszystkich zdjęli tam. O, dwóch tu jest. W sumie odstrzeliłabym ich chętnie, ale... U mnie pusto. Znalazłeś coś? U mnie też pusto. Ty poszukaj tam, ja sprawdzę tutaj. Tak. Ten też się nieźle gapi z tej strony. O, większa broń tutaj jakaś siedzi. No cóż, dopóki ten się nie odwróci, to trochę niebezpiecznie. Plus patrzy się w dół. Tym na górze też jest jeszcze ten dziad. Jest ze światełkiem. No dobra, panowie, zrobimy to jakoś inaczej, bo co będziemy czekać, aż wy się rozejdziecie? Tamci dwaj tam siedzą? Tak. No dobra, to mój cel, dostać się na drugą stronę. Tak jak wcześniej.
szybko może zaczniemy od tych ruin. Kiedy on tu przeszedł? Dopiero co stał gdzieś indziej. Tam chciałam wejść. To, że on tam był, nie znaczy, że ja tam mogę wejść. Ale pilnuję. No idź stąd. Oj, się tam snajper jeszcze znalazł z tyłu. Głupol. W sumie można się tu pobujać trochę na górę. Drzwi z dynamitem. Ale mu się zachciało akurat przejść w tym kierunku, no. Nie przebiegniemy za szybko. Żeby nie zauważył, że ktoś przed nim nie biegnie. Ale się przeszedł. Byłaś! Już! Aha. Co to za dyrygowanie, co mam robić, co? Uważaj tam. Bo i tam też. Ja chciałam gościa od dołu zdjąć. Gdzie on jest? Chodź, ściągnę cię. Już tam poszedł. Ten się gapi w dół, to będzie trudniej. Ło, sali. Dopiero co tu ich było tylu i teraz żaden nie podejdzie? No weźcie, no. Sam. No dobra, chłopaki, dobrze wam idzie straszenie mnie. To macie, trzeba wam przyznać. Talent do tego. Jesteś tu sam? Oj. Masz coś? Nic, pusto. Chwila. Ło. Znaleźliście coś? Nic tam nie ma, pusto. Nad nami jeszcze jest jeden gość jak coś. Jakoś trzeba będzie do niego wejść. Pusto. Uwaga. Kto go znajdzie, dostanie nagrodę. Nagrodę? Coś nie wierzę. Gdzie jesteś, dupku? Jest ten kolega stąd. No jest jeszcze wyżej? Jest jeszcze wyżej. Gdzieś pola! Cieszę się, że się tu złapałeś. Wow. Chociaż z tego możemy trochę pozajmować. A przyjechał więcej. Znalazłem jednego z naszych. Niedaleko.
Zamierzyłem go! Szkoda, że nie trafiłam tego pierwszego. Od dołu nam tak będą strzelać, jak to... Wow. Wow. Tam gdzieś coś biegnie? Ale masz gadane. Mimo, że nad nami jeszcze jest ktoś. A nie, 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 nie! Wow. Się. Gdzieś. Tu nikogo nie widzę. Tam widzę, ale tam sobie nie strzelę. Ej, za blisko. O. Myślałam, że będę mieć taką fajną miejscówę, no. Świetnie. Amunicja mi się skończyła. Stawiam na górze broń. No byłoby słabo, gdyby mi wybuchł tak, żeby mogło mnie to zaboleć. Czy z tej strony ktoś siedzi? Nie widzę. Z tamtej gdzieś ich jest dużo. Tu jest na dole. O Jezu! Poważnie tutaj dalej dadę mi dorzucić? Świetnie. Można mieć. Lepiej bogu na dole. Uwaga! W ogóle ciekawa broń z tą drogą. Czemu on mnie trafiał stamtąd, pomimo tego, że ja go strzelałam akurat? Jedno naciśnięcie, pociągnięcie za spust robi taki potrójny strzał, jakby co. No powiedzmy, ale udało się. O, ten na dole już odpuścił. A jest tam jeszcze ktoś. Kurczę. Okej. Wyjdzie tam? Aha. Nie wydostaniesz się. Trzeba będzie i tak coś po amunicję. No coś. Co jest? Uj. Mamy go! Cholera! No to snajper jest. Nie wiesz, gaj! Aż ty suki! Lewa kolana, lewa! Hehe! Wiecie, jak ktoś ma... Takiego... Jasny gwint. O nie, mnie tak łatwo nie wykończysz. Tak mówisz? O, nawet da się tu wejść.
Dobra, poza tym gościem, który tam łaził. Gdzie jeszcze są? Chłopaki. Ja bym go tam chętnie odstrzeliła, tylko potrzebuję wiedzieć, gdzie on jest. No powiem wam, że celowanie z tą bronią w tej części oduczyłam się już dosyć mocno. No i gdzie on jest? Hej, zgubili nasz trop. To dobrze. I wiemy, że jeden jest na budynku. A reszta? W ogóle nie mam pojęcia, gdzie on tam jest teraz. Wlazł, gdzieś tam łazi, no. No nie mów, że on jest ostatni. No poważnie? No nie no, musimy ze snajperki, bo... Dobra, gdzie on jest? Gdzie on poszedł? No nic, znajdzie się, jak będziemy chodzić w końcu. Bo... gonić go teraz po całej mapie, szukać... No jest sposób, można strzelić, i on wtedy będzie wiedział skąd się do niego... Granat chce. Dzięki. Pala nie lubię. AK też nie bardzo. Jakąś M4 czy coś. Tu jesteś. Dziękuję. Okej. Okay. No nie. Już po wszystkim. Cholera jasna. Rafe i Nadine wysłali tu mnóstwo ludzi. Znajdą ten skarb choćby przez przypadek. Chodźcie, odpalimy to, jak już tu jesteśmy. Yes! Co tam? Wystraszyliście się? Chodźcie, zaglądniemy do środka, co tam mieli. Patrz, kolejny symbol. A, Adam Baldridge. Przez chwilę rządził Kings Bay. Był kupcem i handlarzem niewolników. Obmierzły typek. Ale się obkułeś. Ta. Dużo czytałem w więzieniu. Adam Baldridge pod symbolem Sam Sally. Marzenie złotej rączki. Średnie uszkodzenia strukturalne, przeciekający dach, nieznaczne uszkodzenia drzwi frontowych, widok 360 stopni ze wszystkich pomieszczeń. O, no zachciało mu się śmieszny komentarz dorzucić, ale ja oczywiście, że tak. Nie, oni próbowali się tutaj dostać do środka. Łojacie, co tu wybuchło? Mhm. Na sali nie chciałeś wejść do środka? Patrz, jaka fajna studnia, no. No cóż, nie możemy chodzić ze snajperką cały czas. Trzeba coś zmienić. Nie, swala się. Jeszcze gorzej jest strzela niż z AK. Snajperka jest spoko, przepraszam. Tylko... bardzo jest ograniczona. Przeładowywanie jest co każdy strzał. Widzicie, że nawet ze snajperki można mieć zeza. Jeżeli dobrze pamiętam, to tutaj więcej rzeczy nie ma tak naprawdę. Można się było tu bujać z nimi. To też fajna sprawa. I tak trzeba iść po auto. Jeszcze tam wyjdę, popatrzę za amunicją. O, dziękuję. O, tutaj też coś było. Tam po schodach na górę.
solidne te schody. Bo nawet shotguna tu mieli. Dobra, AK pełna, a jakiegoś pistoletu nikt nie używał? Chyba nikt. No cóż, następną częścią zadania tutaj jest ściągnąć samochód i jechać dalej. Nawet auto tam jest, ale to sobie zrobimy w kolejnym odcinku. A na dzisiaj to tyle, także dziękuję za wspólną grę. Życzę dobrej nocy, dnia, trzymajcie się ciepło. Jaho! Patrzcie, jaka fajna broń tu leżała.